Jesteśmy dzisiaj na pikniku rodzinnym przed meczem z Podbeskidziem. Trochę atrakcji dla dzieci, dla rodzin, naszych własnych, od naszych kibiców, od naszych sponsorów i partnerów. Także serdecznie zapraszamy. Naprawdę fajne wydarzenie przed spotkaniem, żeby się tak nastroić w dniu meczowym, przed tymi emocjami meczowymi. Jesteśmy nastawieni do tego meczu bardzo pozytywnie, z nami dobry tydzień, mieliśmy go bardzo długo czasu, żeby się przygotować. Nie lekceważymy przeciwnika, no bo ta liga pokazała, że każdy z każdym może tu wygrać i chcemy po prostu wyjść i zdobyć 3 punkty, aby mieć pewny baraż u siebie. Czyli podobnie jak w ostatnim meczu, zespół lepszy w ofensywie niż w defensywie. Znowu wszystko zależy od nas, od naszego nastawienia. Nie możemy wyjść, myśleć, że sama się cokolwiek zrobi, bo się nic nie zrobi samo nigdy. Trzeba wyjść, podejść do tego jak do kolejnego meczu. Przygotowaliśmy się do tego meczu jak zawsze. I wierzymy, że z odpowiednim nastawieniem przełamiemy też tą pasę remisów u siebie i wygramy ten mecz. A co będzie po meczu, to będziemy myśleć już od godziny 17:30. To my niezniszczalni. Prosto do celu, jak piłka do bramki, nieobliczalni. Intensywność, intensywność, biegać, press, strata, kontrpress, biegać. Bo wszyscy razem po 3 punkty. Kto wygramy?
Można tam grać. Potem złapaliście rytm z piłką, ale jedna rzecz, pan. No nie, spróbujmy, szczególnie. Teraz znowu, nie kopać, ale patrzmy, kończymy to. Dawać pan. Wiesz, co chodzi? Samo? Bobby, okej. On się tam. Dalej. Cieszymy się, że wygraliśmy to i pierwszy baraż będziemy mieć u siebie w domu. Liczymy na pełen stadion. Jestem przekonany, że będzie pełen stadion i razem po Ekstraklasę. Jedziemy. Ja się cieszę, że osiągnęliśmy taki wynik, jaki osiągnęliśmy te baraże. Myślę, że to jest i tak już historyczny wynik dla Motoru, bo od chyba 30 lat Motor nie zajął tak wysokiego miejsca w pierwszej lidze. Natomiast teraz idźmy po marzenia, zobaczymy, co będzie dalej. Gramy pierwszy mecz u siebie i cieszmy się tym. Jesteśmy szczęśliwi, przedłużamy sobie ten sezon co najmniej do czwartku, a wiele, że o kolejny tydzień. Cieszymy się, że ten mecz odbędzie się tutaj u nas na arenie. Cieszymy się, że po 5 remisach też wygrywamy ten mecz. Dramatyczne ostatnie minuty. Mogliśmy się zamienić w parze barażowej z Górnikiem Łęczna, ale zostało wszystko po staremu. My czwarci, lokalni rywale piąci, wygrywamy z nimi. Odra Opole wygrywa z Arką Gdynia, rozpadnięto po dzisiejszym braku sukcesu i finał u siebie z Odrą Opole. I dzisiaj bardzo jestem z was dumny, że dowieźliście temat, jestem z was dumny, że gramy u siebie, jestem z was dumny, że gram trzeci raz z przeciwnikiem, z którym musimy dowieźć znowu temat. I jak popatrzycie w tabelę, to jest wiele smutniejszych klubów od nas w dniu dzisiejszym, które miały swoje aspiracje, a to Motor na górze, prawie na górze. I to jest najważniejsze. Odkąd tutaj jestem, był z nami, nigdy nas nie zawiódł, zawsze nas szczęśliwie dowiózł. To jest w życiu najważniejsze. Najważniejsi są w życiu ludzie. Dziękujemy panie Andrzeju. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jest początek końca.